Hej, powiem Ci historię o Kopciuszku, ale historię, która zwali Cię z nóg z tego względu, że jest to historia o Polce, która w pewnym momencie była najbogatszą kobietą świata. Urodziła się w Krakowie, na Kazimierzu, w biednej rodzinie, mniej więcej w 1870 roku. Są tacy, którzy twierdzą, że w 1872 to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, że zaczynała z biedy, bez wiedzy, bez wykształcenia, bez pieniędzy, a w momencie, kiedy umierała, a nawet o wiele, wiele wcześniej, była ikoną mody i nie tylko, była najbogatszą kobietą na świecie. Wiesz, ja Ci opowiem zaraz tą historię, ale kiedy sobie myślę o tej dziewczynie, to po prostu jestem naprawdę w ciężkim szoku, bo to cały czas umysławia, że to jest możliwe, że każdy to może zrobić. Ja, ty, każdy. Helena Rubinstein. Dziewczyny będą znać jej kosmetyki, panowie pewnie nie mają pojęcia, chyba że twoja partnerka chce kupić jakiś kosmetyk i pójdziecie do sklepu i chcecie kupić akurat ten, a to jest najdroższy w sklepie. Helena, kiedy była małą dziewczynką, tak naprawdę nic nie wskazywało na to, że będzie najbogatszą kobietą na świecie. Jedyne, co mogło to spowodować, to to, że jej ojciec sprzedawał naftę. Wtedy nie było elektryczności, albo dopiero zaczynała pojawiać się elektryczność. Sprzedawał naftę po to, żeby było z czego światło robić, tak? Naftę się spalało. I ona pomagała mu prowadzić księgi. I w momencie, kiedy miała 16-17 lat, zakochała się w chłopaku, ponieważ ona była Żydówką, rodzice powiedzieli absolutnie nie, wręcz powiedzieli, pokazali jej kandydata na męża, ma się ożenić, ma wyjść za mąż za tego pana. Zbuntowała się, więc rodzice ją wygnali z domu. Miała pojechać do ciotki, do Wiednia. Więc Helena walizkę wyjechała z domu. Nie wiem do końca, co było nie tak w tym Wiedniu. W każdym razie nie została tam. Wsiadła na statek, popłynęła do Australii, do wujka. Prawdopodobnie ten wujek ją tam ściągnął, dał jej pieniądze na bilet, bo zmarła mu żona, a miał dzieci i chciał, żeby Helena po prostu mu pomogła. Ta przyjechała do Australii i najpierw zdziwiła się, że kobiety w Australii mają taką zniszczoną skórę, a ona miała piękną alabastrową cerę. Zawdzięczała to swojej mamie, bo jej mama od małego ją i jej 7 sióstr smarowała kremem codziennie. I mówiła do tych swoich dzieci w ten sposób: dziewczynki, musicie być piękne, musicie dbać o swoją urodę po to, żeby znaleźć swojego męża i żeby zachować jego miłość. Więc smarowała je jakimś tam, przyrządzała sobie jakiś tam krem. I jak wyjeżdżała z domu, to mama dała jej ten krem. Pojechała do Australii, okazało się, że dziewczyny mają no, fatalną cerę, a jak patrzyły na nią, widzą, że ona taka piękna, to pytały ją, jak ona to zrobiła. Więc dała jednej, drugiej, trzeciej i okazało się, że ich skóra po prostu po krótkim czasie zaczyna być piękna. I Helena zaczyna myśleć, to może być pomysł na biznes. I najpierw pisała do swojej matki, żeby matka przysyłała jej ten krem. Ale tego się zaczęło sprzedawać takiej ilości, że po prostu nie dała rady. Transport nie nadążał za tym, ile było chętnych. Więc poprosiła matkę o przepis, dostała przepis, zaczęła to sama u siebie w kuchni robić, zaczęła to sprzedawać. W końcu otworzyła sklep. Otworzyła sklep za pożyczone pieniądze od kobiety, z którą płynęła statkiem, za $250. Zaczęła sprzedaż tego kremu. Okazało się, że to był wielki hit. A ona do tego dała naprawdę szaloną cenę, bo źródła podają, że ona to sprzedawała za równowartość miesięcznej pensji. A mimo to kobiety się za tym zabijały. Jak biznes się doskonale rozwinął w Australii, poprosiła swoją siostrę, żeby jej siostra przyjechała z Polski i tym zaczęła zarządzać. Jej siostra faktycznie przyjechała do Australii, przejęła ten biznes, a Helena sama pojechała do Londynu, żeby w Londynie zacząć to sprzedawać. To był chyba 1902 rok. Tylko od razu muszę Ci powiedzieć, to były zupełnie inne czasy jak teraz.
To były czasy, kiedy kobiety nie miały nic do powiedzenia. W Londynie, jak kobiety wychodziły na ulicę, to były całe zasłaniane. Kobietom tak naprawdę niewiele wtedy wolno było robić, kupować, decydować o czymkolwiek, więc Helena miała naprawdę duży problem, żeby przekonać te kobiety do tego, żeby zaczęły stosować kosmetyki. Jak jej się to udało, otworzyła tam gabinet masażu. Nie dość, że zajmowała się urodą, to jeszcze zatrudniła tam jakąś Szwedkę, robiła też masaże. Po roku okazało się to wielkim sukcesem, przeniosła się do Paryża, zawładnęła też Paryżem, potem przeniosła się do Stanów i dosłownie oczywiście zajęło jej to kilka lat, po kilku latach jej biznes okazał się największą firmą kosmetyczną na świecie, najbardziej luksusową marką, a sama Helena Rubinstein stała się dosłownie ikoną mody, ikoną dla kobiet, bo naśladowały ją, chciały być taka jak ona. Zresztą Helena była niesamowicie pracowitą kobietą i jak gdzieś o niej jest mowa, to jest mowa taka, że ona dziwiła się, że ludzie chcą tego, żeby dzień pracy był krótszy, że chcą mieć dłuższych urlopów. Ona tego nie potrafiła zrozumieć, bo ona pracowała non-stop i mówiła wręcz, że no co oni chcą, wrócić z pracy do domu i myślą, że będą wtedy bardziej szczęśliwi. Jej praca dawała największe szczęście. I dużo jej przeszkodziła wojna, bo podczas wojny nie dość, że wiele jej fabryk zostało zamkniętych, zbombardowanych, zniszczonych. Jej rodzina wyginęła w Krakowie, ale po wojnie bardzo szybko odbudowała swoje imperium i w 1950 roku już jej firma była numer jeden na świecie, jeśli chodzi o firmę kosmetyczną. Miała ponad 150 fabryk, które produkowały jej kosmetyki. Miała, nie pamiętam dokładnie teraz liczbę, ale wydaje mi się, że miała coś około setki rozmaitych kremów i była tak naprawdę pionierem, jeśli chodzi o kosmetykę dla kobiet, o rozmaite zabiegi, jakie stosowała. Miała ponad 30 gabinetów spa, tak? To ona wymyśliła coś takiego jak gabinety spa. I masowo przychodziły tam kobiety, zostawiały u niej fortunę, ale wychodziły szczęśliwe, wychodziły piękniejsze. Helena Rubinstein mówiła, że nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety leniwe. I na tym zbudowała swoje imperium. Jeszcze przed wojną była najbogatszą kobietą na świecie. Po wojnie jeszcze to pomnożyła. I w momencie, kiedy umarła, o ile pamiętam, w 1965 roku, jak miała 95 lat, zostawiła po sobie imperium. Naprawdę zostawiła po sobie imperium. I teraz popatrz na to w ten sposób. Jeśli biednej dziewczynie, Żydówce z Krakowa, to się udało, udało się wyjechać z Polski, udało jej się stworzyć produkt, ona nawet tego nie stworzyła, ona stworzyła markę i tą markę reklamowała, bo produkt dostała od matki. Pomyśl, jaką sekretną miksturę ma twoja mama, twoja babcia, twoja ciocia? Niekoniecznie może kosmetyczną, ale może jakiś sos, może jakiś przepis na coś. To może być twój pomysł na zostanie najbogatszą osobą na świecie. Nie ma absolutnie przeszkód dla ciebie. Widzisz, to są właśnie takie historie, które ja uwielbiam z tego względu, że cały czas mi uświadamiają, że można. Tylko widzisz, u niej była kwestia zdecydowania, kwestia ogromnej pracy i też otoczenia się ludźmi, którzy ją wspierali. Pozdrawiam z pięknego Sydney. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.